Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Hollow Knight. Więc tak, po raz kolejny widzimy się na tym głupim challenge'u, który ostatnio napsuł mi tyle krwi. Jak widać, tym razem wcale nie lepiej. Tak, jak można się spodziewać po tym, co ostatnio mówiłem. Oj, ponownie gram na klawiaturze. Ale jak widać, tak niewiele mi to pomaga. O, proszę, znowu on. Super. O, gdybym tylko wiedział, którym przyciskiem na klawiaturze się leczyć. No cóż. Uciekł na jeden, ale przynajmniej się wyleczę przy pomocy pada. Oj, nie wierzę. Nie wierzę w swoją lamę. No, nie wierzę. Ale tak, ogólnie jesteśmy w tym miejscu, w którym ostatnio zakończyliśmy i będziemy próbować się przedostać za to miejsce, bo jak ostatnio stwierdziliśmy, czymś ja stwierdziłem, jest pełno miejsc, które muszę pozwiedzać i w ogóle. A to jest jedno z nich i tak. Prawdopodobnie będziemy tutaj ginąć 50 razy. Czytajcie, ja będę ginął, bo ja jestem totalna lama, nie ogarniam życia i innych tego typu rzeczy i w ogóle. No ale trudno się mówi, po prostu trzeba tak zrobić. I cóż, nie wyszło ponownie, więc tym razem może najwyższa pora spróbować ponownie na padzie. I cóż, spróbujemy. I od razu mówię, jeśli będą dalej jakieś porażki. O. Tak, chciałem powiedzieć, że jak będą dalej jakieś porażki, to następnym razem będę zaczynał już od tego dalszego segmentu samemu. Ale dobra. Okej, dobra. Czyli już widzę, nie wolno tam daszować. Tak, dobra, na podzie mi też wychodzi. Okej, super, super. Więc tak wracając, po prostu będę już sam zaczynał na padzie. Okej, to było wredne. Tam na czymkolwiek, będziemy się spotykać na tej pierwszej platformie bezpiecznie, że tak nazwę. Okej, dobra, odbijaj, odbijaj, odbijaj. Okej, super, super leczenie. No właśnie w tym miejscu będziemy się widzieć w takim wypadku. Bo tak, nie ukrywam, chcę zobaczyć, co kryje ze sobą to miejsce. I jak się okazuje, na padzie też łatwo to zrobić. Nawet może trochę łatwiej mi to wychodzi, niż miało to miejsce z klawiaturą. No, czemu nie zrobił swojego machnięcia skrzydełkami? To było wredne. Okej, dobra, to ja zlamiłem. I powiem wam szczerze, tak. Po prostu muszę. Podkreślam, muszę, po prostu to jest dla mnie. Jak coś. No nie wierzę, znowu to nie zrobił. Ale wracając, to jest dla mnie konieczne, ja muszę to zobaczyć, więc no cóż, widzimy się na pierwszej bezpiecznej platformie. Witam ponownie. I cóż, mam dla was ciekawe informacje. Otóż, prawdopodobnie delikatnie mam zabrudzony przycisk odskoku, czyli a na padzie konkretnie mówiąc. No, to było bredne. Bo tak, czasami po prostu ma opóźnienie po naciśnięciu, żeby powrócić do pozycji, że tak to nazwę, gdzie da się wcisnąć jeszcze raz według gry. Więc tak, no nieciekawa sprawa. I właśnie w tym momencie to się stało. No niestety. Jak tak dalej pójdzie, to niestety nie zapowiada się to zbyt dobrze dla mojego sposobu grania, więc tak. Widzimy się jeszcze raz za chwilę. Jeśli się nie uda, to chyba będę musiał się poddać i pójść w inne miejsce. No cóż, blisko było. Więc trzeba będzie spróbować po raz kolejny. I w sumie to będzie już ostatnia próba. No dobra. Widzimy się z powrotem. I powiem wam szczerze, po kilku nieudanych próbach stwierdziłem, że tamto miejsce nie ma sensu, więc wracamy do naszej starej znajomej Cornet na pojedynek numer 2. Może w końcu się tym razem się uda wygrać ten pojedynek numer 2, który ostatnio był dla nas zgubny. Jednak no, od tamtego spotkania także i my się ulepszyliśmy delikatnie. Inaczej mówiąc, przyspieszyliśmy swoje ciosy. Niestety wygląda na to, że co z tego, że szybciej atakuje, skoro i tak daje się trafić i to aż za bardzo. No, aż za bardzo. Dobra, przerwa na leczenie. Przerwa na leczenie. Aha.
A więc tak się bawimy. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Tak się bawimy. Te dziwne kulczaste cośki. Okej. Okay. Tak. Moje wspaniałe możliwości przycisku skoku. Jak widać mi co zabiły. No i ogólnie moje znamienie. Ale tak. Będę musiał jak nic sprawdzić, co jest z przyciskiem A, że on tak kiepsko działa. Mówiąc szczerze, nie wiem, czy słyszycie go, mam nadzieję, że nie. Ale klika normalnie, funkcjonuje normalnie, ale są takie momenty, że po prostu... No, nie dosyć, że jest wyjątkowo głośny, to czasami się zacina. Więc tak, dla mnie to też jest takie dosyć niezrozumiałe. Ale to się mówi. Bierzemy swoją resztkę siebie, niestety tym razem bez... Soula. I tak. Dużo mniej ataków, licząc na to, żeby jak już będzie jakiś atak, żeby był celny. Okej. Okay. Okej, okay. A więc tak się bawisz, dobra. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, czyli jak ona rzuca dzidą, to lepiej jej nie przeszkadzać. I jak widać to, że Soula nie mieliśmy, dużo nie zmieniło. Bo i tak możemy szybko go generować podczas walki z nią. Tylko muszę precyzyjniej trochę atakować i chodzić. Bo jeśli nie ma precyzji, to to z tego, że dajmy na to. Okej. Okay. To co z tego, że no, mogę zaatakować, jeśli brak precyzji spowoduje swoje. Dobra. No i niestety, znowu padłem. Ale pomyślę, że to jest bardziej moja głupota niż coś więcej. Muszę grać ostrożniej. A ja niestety nie potrafię ostrożność, jak już udowodniłem niejednokrotnie. Więc smutne, ale tak, będziemy musieli tu przyjść. I jest druga próba, to powiedzmy, że to 5 razy. Jeśli się nie uda, to... To wtedy nie wiem co. Może pomyślę o czymś innym, a może po prostu... Przyznam się do tego, że jestem lamą, nie ogaram, nie łopem i... Wręcz sprawdzę, co teraz zrobić, czy jakieś podpowiedzi. Chociaż... Podpowiedzi nie chciałbym brać, w szczególności jakichś... Ze stron internetowych, czy obcych ludzi. Wystarczy tylko, że słucham się porad tej... wspaniałej znajomej ekspertki. Cóż, dobra, mniejsza z tym. Ponownie. No hej. Pewnie się już za mną stęskniłaś. Prawda? Okej, okay, no początek... Wspaniały. Przy każdej możliwej okazji dało się trafić. Ważył ty pod rząd? Okej, okay, to mnie zaskoczyłaś. Aha. Dobra, jeszcze tego tego brakowało po prostu. No tak. I... Śmierć oczywiście. Nie, naprawdę. Coraz bardziej wydaje mi się, że nie powinienem grać w gry tego typu. Bo nie umiem za bardzo. Przynajmniej nie na YouTube. Tak dla siebie to jeszcze okej. Okay. Więc tak, oczywiście to... I w sumie tak. Najprościej mogę szczerze powiedzieć, że teraz większość wyzwań i wszystkiego, co jest dostępne, przynajmniej z tego, co ja wiem, że jest dostępne, co... Ale zaczynam przerastać. Nie dlatego, że jest jakoś nie wiadomo jakie, tylko... Raczej to, że... I widzicie, teraz bym zrobił sam podwójny skok, chociaż przycisk A puściłem już dużo wcześniej. Nie, zdecydowanie jakieś są problemy z tym przyciskiem. No a teraz podwójnego skoku nie zrobiłem. Jak już nie zrobiłem, to wykorzystałem to w inny sposób i cóż, okej. Okay. Nie wyszło tu najlepiej, ale... A! Już druga faza walki? Przepraszam, a gdzie była przerwa? Nie wiem, przecież podczas przerwy ją trafiłem atakiem. Jeśli tak, to było najgłupsze, co mogłem zrobić. Po prostu... A! Nie, super, czy teraz sam się dałem trafić? Nie, jeszcze raz nie. Nie. Ja nie wierzę po prostu. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. No, nie wierzę w to, że jak bardzo nie umiem.
I tu powiem szczerze, nieważne, czy coś jest nie tak z padem, czy nie, tutaj to już tylko ja lamię. Naprawdę, poza moimi zlamieniami tutaj nie ma niczego innego, więc... Co? A w sumie jedna nadzieja dla mnie byłaby w ulepszeniu obrażeń, ale... Ulepszenie obrażeń nie oznacza zdobycie Pale Ore. A póki co jedyny Pale Ore, o którego istnieniu wiem, jest... potencjalnie nagrodę za Koloseum Głupców. Ten wyzwanie zdobywcy, czy jakoś tak to się nazywa teraz. Chyba Trial of Conqueror, więc tak, zdobywcy. Ale no. Ja się mogę mylić, bo tam mówili tylko o jakimś metalu, nie mówili, że konkretnie to jest to. Chociaż opis Pale Ore bezpośrednio wskazuje, że to może być właśnie jakiś cenny metal, który tam jest właśnie. Okej, dobra, przerwa na leczenie. Super, przerwa na leczenie. Dobra, na spokojnie. Nie ma co się pchać za bardzo z atakowaniem. Oczywiście. Okej. No, halo, ja to atakowałem, po to, żeby właśnie mnie to nie trafiło. Okej, dobra, nie ma co się nawet próbować lecieć w takich momentach. Ona i tak zawsze będzie szybsza od mojego leczenia. Może się... Okej, dobra, faza druga. Okej! Dobra, teraz nawet nie będę próbował podwójnych ataków. Pojedyncze. Pojedyncze ataki. Maksymalnie. Okej. Unikając jej jak się tylko da. Okej. Muszę też się pozbyć tego. Nie wiem, że przegram przez te kolce. Naprawdę nie. No przez... I widzicie, przez te kolce teraz przegram, aż byłem blisko. No cóż. No cóż. Nie wiem, ile już prób zrobiłem, ale ja się nie poddam tak łatwo. Więc jeszcze tą jedną próbę mogę chyba zrobić. No jeśli nie, to... W sumie naprawdę już... Nie wiem, co następne bym miał robić, bo tak w sumie... Póki co, to i to kolosem to są chyba jedne ścieżki, które mam. Przynajmniej nie kojarzę, żeby było cokolwiek innego. Osobiście, no... Mam kiepską pamięć. Do takich rzeczy, nie będę ukrywał. No, cześć. Okej. Tak, no piękny, po prostu piękny początek. Tam daje się trafić milion razy. Okej, fajnie, gdybym tylko potrafił przetwarzać dane moim mózgowiem szybciej. Okej, mogę się ulepszyć ze 3, ale nie będę ryzykował z 3. 2 mi też wystarczą. I teraz już po jednym ataku, maksymalnie. Co jakiś czas wypuszczając w nią ten mój mroczny pocisk. Oczywiście, zamiast zaatakować, to podszedł do niej, no. Tam nie rozumiem mojej postaci. Chyba, że czego wybiera po prostu, co robi. I dobra, muszę się na bieżąco ich pozbywać, inaczej potem będą problemy. Okej, dobra, leczenie. Więcej nie ma co się leczyć. O, idealnie, dałem się złapać. I znowu. Musiałem zaryzykować. Dobra. No i niestety. Już liczyłem, że może coś, ale nie. Nie. Nie jest źle tutaj, tylko problem jest z tym, że nie ogarniam. Ale dobra, już kolejny raz nie będziemy mieć. Teraz odzyskam tylko to swoje czarne coś i... Nie, będę musiał pomyśleć co teraz, bo nie ukrywając. Liczyłem, że może ją pokonamy. Tak skrycie po tym, jak nie udało mi się zaliczyć tego challenge'a z odbijaniem się na tamtym, wiecie, robaku. A tak to trudno, no. Musimy znaleźć coś innego do zrobienia. No jak już sam powiedziałem, niestety ciężko mi wymyślić co, więc... Da.
Więc dobrze. W sumie jedyne co mi pozostało ewentualnie poza areną, do której nie chcę podchodzić, patrząc na to, jaki dzisiaj jestem lamisty. To szczerze byłoby może sprawdzenie tych wszystkich. Wie co ja chciałem? Bo już, powiem szczerze, trochę się już gubię w tym, co w ogóle chciałem. Zawsze mógłbym pójść sprawdzić te maski. Tylko problem w tym, że w sumie te maski są takie trochę niedostępne jakby dla nas. Terenach, których w ogóle nie znamy i takie tam. Dlatego też nie wiem, czy to najlepszy pomysł. Ewentualnie w Crystal Peaku jeszcze są też jakieś takie segmenty, w których nie widzieliśmy. No dobra, w sumie Crystal Peak mógł być też dobrym miejscem. Tylko co pamiętam, nie był też zbyt ciężką lokacją, więc... Ja, dobra, widzimy się za chwilę w Dirtmouth, stamtąd pójdziemy do Crystal Peak i zobaczymy co dalej. Dobra, wiecie co? Tak wracałem sobie i trafiłem do takiego miejsca, powiem szczerze. Ponoć tu kiedyś byliśmy, ale osobiście jakoś tak... Powiedzmy, że moja pamięć nie sięga aż tak daleko pod tym względem. Do tego wszystkiego i... Okazuje się, że chyba jednak tutaj nie byliśmy. W sensie, okej, byłem tam niżej, drzwi były zamknięte, a to miałem już odkryte, ale... Tutaj nie byłem i... No, są jakieś drzwi, których też otworzyć nie mogę, więc... Ja. Cokolwiek się tu kryje, może kiedyś to zobaczymy. Ale nie jest to tajemnica na obecny moment. Więc tak... Faktycznie tak, musiałem tam być, bo nawet kojarzę, że zaglądałem. A, dobra, mniejsza. Oczywiście musiałem mi trafić. O, komar! Jak ja lubię te komary. Są łatwe do pokonania. Ale dobra. To jest ten King's Station, czy jakoś tak. Ma miejsce, w którym też niedawno byłem. I tak mi się kojarzy. I tak, jak już tutaj ogarnęliśmy szybko do Dirtmouth, z Dirtmouth do Crystal Peak. Zobaczymy, co nie. I przy okazji też jeszcze, nie będę tego bezpośrednio używał, ale tak idąc tu pomyślałem o jednej rzeczy. Może warto byłoby w ogóle pomyśleć o tym. Bo to ponoć przyspiesza leczenie się, więc... Chcę wyrzucić takiego powiedzmy Quick Slash, niech nawet to będzie. Bo Mark of Pride i zamiast tego wziąć właśnie tamto, co mogłoby się dużo szybciej leczyć, co? W sumie tak... Mówiąc... Prost, szczerze i tak dalej, może że spowodowało, że większość, spowodowałoby, że większość bossów, wiecie, byłoby trywialniejszych. No cóż, no ciężko mi to stwierdzić oczywiście, co jednak jest niewiadome, jako że nie testowałem. Nie wiem, o ile to zwiększa w rzeczywistości inne takie. Ale tak, póki co... Okej... Okay. Póki co właśnie chyba tylko został Crystal Peak. Z takich pewniejszych rzeczy. Póki co też nie ma coś z tym przyjmować, bo nie mam zamiaru walczyć z żadnymi bossami. Ja się wiem, żebym mógł pewnie jeszcze z wiele innych miejsc, do których powinienem pójść, ale... tak. Powiedzmy sobie szczerze, póki co wolę zwiedzać nowości, niż tylko się męczyć z walkami. A jak mówiłem, tutaj zauważyłem teraz, że jest coś, czego jeszcze w teorii nie zeksplorowałem, więc... Jak nie zeksplorowałem, to warto to sprawdzić. On już okaże się, że... Nie wiem... Znajdziemy tam chociażby jakiegoś łatwiejszego bossa. Bo nie ukrywam, na obecny moment byłbym bardzo wdzięczny za jakiegokolwiek bossa, który jest łatwiejszy niż to, co mam dostępne. Chociaż znając życie, to pewnie jedno, co tam znajdę, to Rancid Egg, który jest mi po prostu niepotrzebny do niczego. Zatrzymaj się, zatrzymaj, zatrzymaj. Teraz sobie w sumie przypomniałem, że to jest jakieś miejsce, do którego nie mogłem wleźć kiedyś, więc tak. Może będzie tutaj coś ciekawego. Albo Wanderer's Journal. A nie, King Sidon. Okej. Okay. Pamiętam, że to też można sprzedać. Chyba za wiele, wiele więcej, więc... No, cek. I teraz gdzie my jesteśmy? Okej, okay, tam wyżej jest łoweczka. Pójdziemy akurat do niej, a potem... Stamtąd do góry. Dobra. Dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oj, patrzcie. Patrzcie, jak łatwo. Myślę, może nie tyle, jak łatwo. Znaczy, jacy to są słabiutcy przeciwnicy względem tego, z czym się męczyliśmy ostatnio. Ale dobra, mniejsza. Idziemy do ławeczki. Dobra, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, widzicie? Ale cóż, no...
Okej, okay, nie ogarniam. To się działo na ławeczce, nie mogłem z niej skorzystać, ale tak po prostu pozwolili mi przejść. Dziwna sprawa. Dobra, mniejsza z tym. A. No proszę, tam coś jest. I tutaj nie mogę przejść dalej. W takim wypadku wiem, co prawdopodobnie trzeba tu zrobić. I nie, tylko nie wiem, czy mi się to podoba. Błyszczący. Jestem światłem. Moje światło, mój odpoczynek. Męczony tak długo. Okej, tylko zrobię pewnie najgłupszą rzecz, jaką mogę. Tak jak coś łocie. Łocie. Dobra, szybko atakuję. Ale tak, można było się spodziewać, że to pewnie będzie coś ciężkiego. Okej. Po pierwsze, nie do końca ogarnię, po drugie, pokonaliśmy go, ale jego oczy świeciły na pomarańczowo. I pobiegł znowu ku górze. Więc tak, teraz obstawiam, że tutaj będziemy mogli pójść. I... Okej, spodziewałem się czegoś innego. Spodziewałem się, że będziemy mogli tutaj... Chwila, co jest? On... On dwie maski zabiera? Okej. Dobra, w takim wypadku tego się nie spodziewałem, ale... 10 później będziemy musieli z nim się zmierzyć. Jezu, nie, nie chcę. To jest jeszcze gorsze. To jest najgorsze to, że... Ta moja pseudo-dusza jest na jego arenie. Więc... No nie będzie łatwo. No nie, nie. Nie, nie. On jest strasznie szybki, więc trzeba mieć dobry leftek, żeby go pokonać. I przede wszystkim trzeba mieć farce. Ale nie mam ani jednego, ani drugiego. Ale mówiąc szczerze, ja się nie poddam. Ja mam tutaj teraz punkt honoru. Odzyskać moje punkty, więc... Okej. Okay. A, i można go tylko od tamtej strony, dobra, od góry go nie można. Aha, dobra, nie, nie. Niestety stracimy prawdopodobnie przez to nasze 800 tych tamtych zgromadzonych, ale nie, ja nie mogę. Powiem wam szczerze, nie, ale ja... Naprawdę, mój punkt honoru, ja chcę z nim wygrać, go pokonać i pokazać mu, kto tu jest mistrzem, ale... Ale nie ma zamiaru odcinka spędzić na umieraniu od kogoś, kto nie dosyć zadaje podwójne obrażenie, coś czyst. Wyjątkowo trudne się wydaje. Nawet względem... Big Hornets. Chociaż dobra, może kiedyś znajdziemy jakiś sposób na redukcję obrażeń czy coś. Wiecie, zazwyczaj w grach tego typu, jeśli jest coś, co bije mocniej, to... Są też metody na to, żeby redukować otrzymywane obrażenia. Oczywiście zawsze można niby... Można pomyśleć w ten sposób, że no w sumie przecież jest leczenie, więc leczenie to jest sposób na pozbywanie się obrażeń. Ale tak... Wiecie, o co mi chodzi, jakiś całkowicie inny sposób i... Okej, okay, dobra. Czyli tutaj nie wejdę, przynajmniej nie od tej strony. Ona nie z tymi zdolnościami. I teraz szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest wina tego, że mój przycisk nie działa, nie, nie. Zdecydowanie tego. Właśnie czegoś innego, ale podejrzewam, że czegoś innego, więc jeśli chcę tam pójść, zobaczyć jak tam będzie i znaleźć cokolwiek nowego tutaj, to chyba trzeba będzie iść tędy. I tak, tutaj wszystko się zgadza, potrzebny był podwójny skok, żeby w ogóle tutaj zajrzeć, więc tak. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Tak, spotkałem bossa tego typu, teraz nagle wszyscy będą strzelać we mnie z kryształów, no bez przesady. Ale okej, nie jest aż tak źle.
Mogłoby być gorzej. O, nie, 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 nie. Idź mi stąd, mucha. Idź mi, mucha. Jeszcze drzewko. No oczywiście nie będę czekał, no. Jak i tak muszę pozwiedzać lokację, no to równie dobrze mogę wziąć drzewko. Wiecie, razem z drzewkiem mam zwiedzać, w ten sposób zgromadząc esencję. To jest... Bo szczerze nie pamiętam, ile tam było na liście tym razem. Ale obstawiam, nie wiem czemu, przynajmniej tak mi się kojarzy. Wiesz, nie jestem pewien. 900. Jeśli to było w rzeczywistości 900, to... Tak, trochę nas czeka roboty jeszcze, żeby zdobyć aż 900. Jeśli było mniej, to... Może nawet zdobędziemy. Póki co, tak. No, zbierajmy po prostu światełeczko. Nie przejmując się niczym. I tak, 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 tak. Okej, super. Jednak drzewko nadal jeszcze nie jest zadowolone. Więc definitywnie gdzieś coś musiałem popomijać. Mhm. Tak, zdecydowanie. Cokolwiek to było, gdziekolwiek to było, to pominąłem coś. Jeszcze drzewko nadal nie jest zadowolone z mojego wyniku. Przez niezadowolony z mojego wyniku, czytajcie, jeszcze nie zebrałem wszystkiego. Ale dobra, tu jest przejście, więc... Ja. Nauczyłem się zazwyczaj na jednym ekranie, to są tylko te składniki, więc... Co? A, okej, dobra. Się przetransformowało. Co ono tu mówi? Light refracted, czyli światło odbite. Energia zebrana. Okej. Teraz iść górą czy do... Nie, no wiecie co, spadłem już po to, żeby szukać tego, bo oczywiście zabrakło mi ostatniego jednego na dole. Tak to nazwę, więc pójdziemy już dołem. No dobra, zobaczymy dokąd to zmierza. Miejmy tylko nadzieję, że nie do kolejnego jakiegoś wrednego bossa. Bo tych... takich chyba mam dość na dzisiaj. Chodź, dobra, jest... Jest wredne wyzwanie innego typu. Jest na szczęście wredny boss. Takie wyzwania jestem w stanie jeszcze... ten przeżyć, więc tak... Dobra, dobra. Mamy kolegę. Było warto. Dla kolegi było warto. Plus, no, przeżyliśmy, więc sukces podwójny. I w sumie teraz możemy pójść górą, dalej zwiedzając świat. I tak, teraz tylko zapamiętać, po przejściu tej lokacji, zwiedzić z powrotem miejsce, w którym mieszkają te robaczki, żeby dostać potencjalnie nagrody od wąsatego robaczka. Oczywiście wiem, że tam znając się, ta nagroda to będzie tylko geo, ale patrząc na to, że straciliśmy 800, przez to, gdzie znajduje się moja mroczna dusza, i że cóż, no, zważając na to właśnie, w jakich warunkach ona jest utknięta, to jej raczej nie odzyskamy, to tam leży 800 właśnie przepadnie. No to zależy mi teraz nawet na takiej pojedynczej rzeczy, która wychodzi czy coś, więc no. Głupoty gadam. No, a teraz tak bardziej na ludzko. Nawet jeśli miałbym dostać od niego 50 geo, to i tak ono będzie bardzo przydatne, potrzebne, więc... Co by miał mi nie dać, i tak będę się z tego cieszył. O ile nie będzie tu Rancid Egg. Bo jak już sami się przekonaliście, Rancid Eggi są bezużyteczne. Chociaż obstawiam, że kiedyś może będzie coś, nie wiem. Znaczy od tego, ile Rancid Eggów, to... Jakieś drzwi będę mógł za nie otwierać, czy tam płacić jakimś NPC-owi za coś. Albo jakiś NPC raczej będzie mi za nie płacił, ale... Nawet jeśli tak będzie, to pewnie to tego daleka droga, i co, to... Rancid Eggi są bezużyteczne. Zresztą też to byłoby dziwne, żeby... Że tego typu były dwie typy miejsc i rzeczy, które można sprzedawać. Wiecie, w końcu mamy już tego sprzedawcę, który kupuje od nas Wanderer's Journal i inne takie. No, ale cóż, się zobaczy. A nuż okaże się, że Rancid Eggi naprawdę się do czegoś przydadzą kiedykolwiek. Ale na obecny moment, z pełną premedytacją mówię, to jest useless. I to jest jedna rzecz, której bym się nie ucieszył, gdybym ją dostał. Mam ich i tak za dużo, chyba 11 już jest. I na tej pory zero zastosowań, więc... Cia. Jeśli cokolwiek z nim jest, to musi być albo bardzo ukryte, albo... Albo po prostu... Pod koniec gry, czego jeszcze właśnie nie doświadczyłem. No. I nie mogę nic o tym powiedzieć,
najprościej w świecie nie był. Dobra, mniejsza. Odsunąć się od niego, tak. Fajna metoda na pozbywanie się ich. Mają schowane kryształy, można je atakować. Jak wysuną kryształy, tylko się oddalmy, żeby schowali. Szybko atakujemy pojedynczo i po problemie. No i jeszcze mucha kryształowa, no. Jak na złość po prostu. Najgorszy przeciwnik, którego mogłem tutaj dostać. Much kryształowe. Ale nie ukrywajmy, ja ogólnie nie lubię tych muchopodobnych wrogów. W szczególności jeśli do tego, że są muchopodobni, to jeszcze potrafią atakować z dansu. Dobra. Tam chyba coś było. Nie wiem oczywiście jak tam się dostać, ale było i to się liczy. A i coś mi mówi, że tutaj będzie dużo do zwiedzenia. A póki co tak myślę na tym, co możemy osiągnąć, czyli na tym, tak, tak, tak. I tutaj chyba teraz szarża. Tak, ale trzeba ją dobrze wypoziomować. Jest mistrzecha. I dobra, tam był taki po prostu zwykły, malutki spadek, więc nic wielkiego. Hallownest Crown! Łocie, znaleźliśmy jakąś nową lokację. Która wygląda jak jedna wielka ruina. To jest w swój sposób ładno, tutaj pełno rzeczy się świeci i w ogóle. Jakiś posąg i Taylor! To nieźle. Piękne miejsce, muszę przyznać. Na swój sposób. Dobra, no to hyc! I spadamy! Dobra. Nie, nie. Mówiąc najszczerzej, jak potrafię... Spodziewałem się czegoś innego, ale nie tego. A pomyślę sobie w ten sposób, mamy Paylor. Jeszcze mamy kolegę. Nie, udany to był wypad. Okej, dobra, widać, że gra chce też nam dać Rancidega. Jak już dostałem takie dobre rzeczy, to też... Nie pogardzę Rancidegiem, no. Zbalansowanie użyteczności. Bo tak, za dużo użytecznych rzeczy było, to teraz pora na Rancidegi, żeby zbalansować po prostu. Na jedną użyteczną rzecz jakoś 50, poproszę, co? Nie, tak serio, to... Nie lubię Rancidegów, ale... Skoro gra daje, to żal byłoby nie wziąć. Potem bym tylko płakał, że po prostu nic nie zbieram, a tak... Nawet jeśli to są rzeczy, których nie lubię, to wiecie, ważne, że są. I dobra. Teraz tak naprawdę pozostała jedyna, tylko jedna rzecz, którą jeszcze muszę zrobić. Czyli inaczej mówiąc, dostać się do kowala, żeby ulepszyć sobie brońkę. Jej. Ale zanim to jeszcze, to spróbuję szukać systema. Inaczej mówiąc, wyłączę i włączę grę. Przy starciu z tym czymś może uda się wtedy szukać system. Albo... To jest jeszcze lepsze. No tak. W ten sposób wywabić swoją wewnętrzną ciemność, mroczną duszę i tak dalej. Dobra. O tym nie pomyślałem. W takim razie sukces. I coś, widzimy się u kowala. W momencie, w którym ulepszymy brońkę po raz kolejny. Chociaż... Może najpierw już odwiedzę robaczki. Tak, najpierw odwiedzę robaczki, potem widzimy się u kowala. No dobra. Jesteśmy już na miejscu. I cześć, dziadek, dawaj. Dawaj, cokolwiek tutaj masz dla nas. Jej, dzięki. Dzięki. I teraz tak do kowala, który to będzie najbliżej. Nie wiem, czy ze store roomsów? Czy jednak z King Station? Ale dobra, zaryzykujmy, że store roomsy. Tam też się udam. Więc tak. Po prostu do zobaczenia za chwilę. No, dobra. Już prawie jesteśmy. Więc tak, w tym momencie zobaczcie, jak będzie wyglądało wszystko, jeśli chodzi o walkę. Jeden na Kmara. Trzy na takiego, o, gościa. Oraz... Dwa na takiego. Zaraz po tym, jak pójdziemy do Kowala, czy tam Nail Smitha, jak jest prawidłowo nazywany oryginalnie we grze, zobaczymy, jak to się zmieni. Fajnie by było, gdyby się zmniejszyło choć jedno uderzenie potrzebne na tych tutaj. Ale nie ukrywam. Jako, że nie znam ich życia,
i nie znam, nie wiem do końca, jak to jest wszystko kalkulowane i tak dalej, to jakakolwiek zmiana byłaby dobra. A póki co... O, powróciłeś. Widzę, że masz trochę blady rudy. Rzadki, porządny metal. Daj mi tą rudę i trochę geo za moją robotę i przekły twój, no, twoje ostrze, by stało się jeszcze potężniejsze. I 2000? Nie. Ach, nie masz geo? Przyjdź, kiedy będziesz miał. Wow. Drugie. Zresztą powiem szczerze, nie spodziewam się, że aż tyle. Ale dobra, w takim wypadku... Pora wyfarmić sobie trochę gotówki. Oj, tego się nie spodziewałem. Prawie 300 potrzebuję. No całe szczęście nie jest aż takie trudne, wiecie. Mamy złom na sprzedaż. Dla tego samego, no nie pamiętam jak się nazywa. Ale tak, ten wiecie, tutaj ma sklepik swój. No więc, po prostu mu oddam co tam trzeba. Przecież najlepiej oddać dokładnie tyle, ile potrzebujemy. Nie więcej, nie mniej, bo jeszcze stracimy w gorszym wypadkach jakichś czy coś. I wtedy dopiero będziemy płakać. Tak, jeśli damy dokładnie tyle, ile potrzeba, to... No. To wtedy jest potencjał na to, że może nie utracimy tego wszystkiego. I przy okazji kupimy co trzeba. 5 Wandererów, 3 King's Idole i... Chyba tam, to dobra. 2 Wanderers Journale i będzie dobrze. Kolejny... Wanderers Journal, czyli dziennik podróżnika. Ten dziennik jest na tradycyjnym podkładzie kamiennym. Tekst dużo utrzymuje na nim. O. W swoim pewnym wieku to miasto zrezygnowało z kamienia na rzecz płócien z pańczego jedwabiu. Co niewielka tragedia, ale... Ale wilgoć w tych wieżach zniszczyła większość tekstów. Tak najłatwiej mówiąc. I kolejny jeszcze jeden, żeby być tak najbliżej. O, dziennik podróżnika. Słyszałeś to powiedzenie o kamiennych dziennikach? Jeśli niebezpieczeństwo krąży wokół, a twoje ostrze zostało już stępione z użycia, po prostu machaj swoim dziennikiem we wrogów z tempą i tempym, lecz mocnym coś, dobra, nieważne. Dosyć dobry żarcik, czyż nie? I dosyć adekwatny. No, definitywnie. Trochę w tym jest prawda. Tak delikatnie mówiąc. Pamiętajcie, tłumaczę po swojemu. Nie chcę mi się aż tak doszukiwać prawdy, czy tam tłumaczyć wszystkiego. Bo najprościej w świecie jestem leniwy. Ale mniejsza o to. To jest ogarnięte. Możemy srunąć szybko do kowala. I tak. Miejmy nadzieję, że tym razem, jak kupimy to ulepszenie, to będzie tego warte. Wiecie. Jedno uderzenie na tych takich zwykłych, dwa na tych i będę po prostu w niebo wzięty. Oczywiście kosztowne to, gdyby takie ulepszenie, to już dawno bym uzbierał na dostanie czegoś od tej głupiej babki, która zeżarła naszą przypinkę. Nadal uważam, że to był błąd, ale tak. Idąc za słowami mojej wspaniałej znajomej, ponoć mi się to opłaci i nie będę tego żałował w dłuższym metę. Zobaczy. Póki co tak. Dobra, był ten dialog, tak. Dobra, więc proszę o te twoje gotówki. Jak sobie życzysz? Zajmę się w takim razie robotą. Bum, bum. Bum. Tak, standardowe. I uwaga, uwaga. Oto jesteśmy. Przekuwanie zostało ukończone. Zmodyfikowałem ostrze do spiralnej formy. Naprawdę niełatwe zdanie to było. Zobaczysz, że jest dużo mocniejszy niż był wcześniej. A teraz odejdź.
wytnij swą drogę naprzód. Nadal tu jesteś? Chcesz czegoś więcej? Jeśli przyniesiesz mi 3 kawałki bladej rudy, mogę jeszcze bardziej ulepszyć twoje ostrze. Okej, dobra, wiecie co? To zaskoczyło mnie, 3 kawałki. To będzie tych dwóch było trudne, a co dopiero. Ale dobra, mniejsza. Póki co, 1 cios, więc tak, jest poprawa. Jakakolwiek ona by nie była, jest poprawa. Więc już jestem zadowolony. Nawet jeśli jest to niewielkie ulepszenie. Przynajmniej tych takich podstawowych łatwiej będzie pokonywać. Nie wiem, może na każdego wroga mi to zredukuje teraz jedno uderzenie. Na niego też, więc... Jej, sukces! I cóż, w tym momencie w sumie... Ej, będzie, jeśli zakończę ten epizod. Bo i tak trwa to 40 minut i tak. Kolejnym nie wiem, co będziemy robić. Może poszukamy czegoś w tych maskach, może coś. A póki co, patrzcie, jakie ładne. I no. W tym momencie naprawdę kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało, mimo moich lam. I tak, następny odcinek oczywiście za 2 dni. I cóż, to było na tyle, więc do zobaczenia, no i trzymajcie się. Hej, hej!